Mamy 17 maja, więc zobaczymy co ciekawego Canadian Guy zaprezentował na swoim kanale odnośnie kolejnych nowości z CTR-em. Wow, dosyć sporo tego jest. No dobra, no to co, zaczniemy sobie od Battle Arenki, bo to jest moim zdaniem jeden z ciekawszych tematów. To jest muzyka z tych fioletowych poziomów z CTR-a. I to jest z Glacier Park. Mamy Single Race, Cup Race, Battle, Time Trial, Relic Race, CTR Challenge. Ooo, to ciekawy sposób jest to zrobione. No tutaj podgląd na dwóch graczy. Dingo Dale Fake Crash, widzę. Dumb Buggy, Creakly, what? To pewnie są jakieś kostiumy tych. No bo to jest... Znaczy to jest kostium pewnie Pinstripe'a i tego, Crash'a. Ta muzyka jest naprawdę spoko. Można przy niej tańczyć. No tutaj są all characters. Z całej gierki. Nawet Velo tam był. Wszystkie tutaj pojazdy, w sensie skórki pojazdów i pojazdy, rzecz jasna. Ten Mobile Oxide'a widzę tam. W sensie, kurde, powiem szczerze, że nie wiem, nie mam pewności, czy tutaj Canadian Guy zrobił ten filmik. School Rock. Ładnie wygląda School Rock, pięknie nawet bym powiedział. Nitro Kort. O, Nitro Kort to kozak. Kozak moim zdaniem. Nitro Kort bardzo fajnie wygląda. Parking lot. A, pamiętam, to jest ta trasa ten. Z trybu Battle. W CTR-ze. Tak jest. Pamiętam jak z Justyną kiedyś grałem. Rocky Road. O, to jest ta trasa z trzeciego świata. Lab Basement to jest kolejna trasa z tego ukrytego battle trybu, w sensie znaczy battle arenek CTR, tylko że trzeba ją w jakiś sposób odblokować, nie pamiętam jak. Rampage Ruins to było z drugiego świata, pamiętam. Z The Lost Ruins, w sensie. The North Ball, o to też pamiętam, tylko że tutaj kurde nie było tej konstrukcji, tam było iglo i tyle. W normalnym CTR, co oni tutaj odwalili? Niesamowite, niesamowite co tutaj twórcy odwalają. Niesamowite. Temple Turmoil. To jest ten z Terry. Battle Arenka z pierwszego świata. Frozen Frenzy, no to oczywiście z drugiego. Oczywiście, tak. Nie pamiętam jak się ten drugi nazywał, szczerze. Desert Storm. To było z tego świata, gdzie był Out of Time, Clockwork Wumpa oraz Thunderstruck. Magnetic Mayhem, no to oczywiście tu chodzi o ten, o ostatni świat, gdzie był Giri, śmieć. Terra Drome. A Terra Drome nie pamiętam, gdzie była. Szczerze powiedziawszy. Nie mogę sobie przypomnieć. Dobra. To powiem szczerze, że jeżeli chodzi o te battle arenki, to one naprawdę wyglądają kozacko. Przynajmniej z wyglądu. Nie mogę się doczekać, aż je przejadę. Tak wiecie, jak już będę miał gierkę dostępną. Dobra, czas na Roast Tubes. Zobaczmy, jak wygląda gameplay z Roast Tubes. What's up guys, Canadian Gaia here, and this is a full gameplay split screen again of Ruse Tubes. I really enjoyed this one was really cool. Again, this was shot over on Twitch. No kurde. Powiem szczerze, że takiego efektu oczekiwałem. Jak będzie się jechało w poziom. Autentycznie mówię, tego czegoś oczekiwałem. I dostałem. No tutaj single race, czyli prawdopodobnie oni grają w trybie arcade. Bo na dwóch grają.
Recontem można zeskipować. A no to tak w normalnym CTR-ze tak było też. Zielony engine i Reaperu. O kurde, to jest ten Reaperu z tego. Ej, to jest Reaperu z Crasha 2. W sensie on ma kostium z Crasha 2. Ale kozacko. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak nie z Crasha 2? Nie, z Crasha 2 na pewno. Ja pamiętam, że on miał ten cylinderek i tak dalej. W dwójce. Bo to było jeszcze jak się wchodziło z nim w ten, bitwę. Jak się szło walczyć z nim. To pamiętam, że on miał coś takiego. Ej, ale ten warp pod, w sensie jako taka błyskawica, albo ta kula, co cię ścigła, ona też wygląda kozacko. Serio. O Jezu. Aż z chęcią bym sobie zagrał, kurde, gdyby było dostępne demo, ja z chęcią bym, kurde, zagrał i zrobił nawet z tego jedno odcinkowca przed takim... Przed taką oficjalną drogą do Nitro Fueled, która w sumie musi być niedługo. Mówię, autentycznie zagrałbym. Autentycznie. Jezu, ale im zazdroszczę, weźcie, oddajcie pada. Oddajcie konsolę, oddajcie pada, też chcę zagrać w to. Mam crashowy content na kanale. Halo. Należy mi się. Final lap. Fight. A to są chyba te, jeszcze pojazdy z CTTR-a. W ogóle taka bekowa rzecz. Justyna mnie ostatnio przestraszyła i w ogóle były takie wieści nieoficjalne, że ponoć miały się jeszcze jakieś ten... trasy z CTTR-a pojawić, albo w ogóle ten... No coś z CTTR-a miało się jeszcze pojawić, nie? I oficjalnie ten... Binox Activision na chyba profilu Crasha na Twitterze, o ile dobrze pamiętam, i gdzieś oni tam jeszcze o tym wspomnieli, że... Oni nie planowali nigdy dodawać czegoś z CTTR-a i ja powiem szczerze, byłem tak zarobiście zadowolony, że to jest kłamstwo, bo... No, nie powiem, że nie mam nic do CTTR-a, ale to już byłoby po prostu za dużo jak na tą grę. Dobra, RoosTubes obejrzane i moja opinia na ten temat. Kozacko. Mam nadzieję, że kolejny poziom mnie również zaskoczy. What's up, guys? Canadian Gaia here, and back with Out of Time. Oh, kurde. This is Out of Time, which is a crash. Ej, o kurde. A ten poziom jeszcze lepiej wygląda. Ale kim staruje ten drugi koś, ten Kraken? Znaczy Kriken. Single Race, Crash Nitro Kart. I ciągle mam za złe to, że nie można jeździć po tym zegarze. Kurde, to była taka magia w nitrokarcie. Ja zawsze lubiłem to. A on chyba tym bratem Norm jedzie. A jaka leci muzyka tutaj? Ledwo co słychać tutaj jakąkolwiek muzykę. Ona tam gdzieś, znaczy, słychać coś, że tam leci, ale kurde, ledwo, naprawdę ledwo. Dobra, dawaj, skocz tam, dawaj. Ej, ale... Ty, ale oni zrobili dobre zastosowanie, ty. Co prawda po zegarze jeździć nie można, ale w środku to wygląda... O kurwa! O Jezus Maria. Zajebiście to wygląda. Sorki za wyrażenie, ale serio, to wygląda po prostu zajebiście. Oficjalnie ten poziom, szczerze, się lepiej nawet trochę prezentuje niż oryginał. Ale też nawet wiem dlaczego. Bo przecież w nitrokarcie tym oryginalnym, w sensie wiadomo, no bo tutaj jest Nitro Fueled, czyli to jest w zasadzie remake obu gier, no bo skoro pojawiają się trasy z tej gry i z tej gry, no to można potraktować to jako remake obu gier. Ale jeżeli chodzi o Nitro Karta, teraz tego już oryginalnego na PS2, to tam przecież był inny typ kartów, bo nie wiem czy pamiętacie, ale karty
W sensie, że te karty, którymi postacie mogą się poruszać, one miały coś takiego, że one się zmieniały, że były normalnymi kartami i były to karty elektroniczne, które tam na przykład chowały opony i mogły się poruszać właśnie po takich elementach i takich rzeczach, że tak powiem. Naprawdę, kurde, kozak. Picuś glancuś, ten poziom. Ho, 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 kurde. Nie wiem, czy mnie dzisiaj jeszcze jakiś poziom zaskoczy. Mi się wydaje, że żaden już mnie nie zaskoczy. Chociaż nigdy nie mów nigdy, bo jeszcze masz przynajmniej 4 gameplaye do omówienia, pomidor. Nigdy nie mów nigdy. Możliwe, że nawet z tego wypuszczę materiał. Zobaczymy. Chociaż to i tak nie jest jeszcze wystarczająco, żeby wypuścić materiał, bo na razie sobie tak zapasowo nagrywam, żeby potem z tego prawdopodobnie sklecić materiał. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Nie będę oceniał książki po okładce. Już myślałem, że ten to już w ogóle se skończy wyścig, że ten Reaper, w sensie ten, którym gra Nova, to on będzie daleko w tyle i bym powiedział, że ten Kriken to jest niezły cheater, nie? Kurde. Kriken to generalnie dobre cheaty robi. Dlatego like and subscribe. Ale widzę, że tam do braci Norm osoba, a raczej maska, która reprezentuje brata Norm, to jest Ukauka, czyli to tym bardziej potwierdza teorię, bo wiem, że gdzieś tam krążyła ta teoria, że o, skoro pojawiają się postacie z Cerka, to może być dwóch bossów, że w sensie będzie Oxide bossem w CTR-ze, a w Cerka będzie Velo, nie? Tak jak pierwotnie było. Otóż zauważyłem, że to raczej będzie gówno prawda, no bo Velo tutaj został dodany jako ta miniaturowa kopia, co oznacza, że on raczej bossem nie będzie, bo on jest po tym całym wybuchu, co nie jest Nitro Karta, jako się striggerował przecież na Team Bandicoot. No dobra, zobaczmy dalej, co my mamy tutaj. Cortex Castle. What's up guys, Canadian guy here and back with Cortex Castle. Co tajni robi kurde na pojeździe tego Oxide'a, what? Up here you can see the two streamers here and their names. Check out their channels. Anyway, let's take a look at Cortex Castle. O kurde, ej! Właśnie sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy, że ten poziom jeszcze lepiej wygląda. Ja pierniczę. Wiedziałem, że nie warto oceniać książki po okładce. Wiedziałem, czułem to. Ej, ale naprawdę, ten poziom to... Jezus Maria. Ej, to troszeczkę... Mi nawet przypomina taką lekką definicję realizmu, jakby to takie mocno realistyczny był zamek. Czemu mi się taki język plącze? Zapomniałem, że to jest 11 rano. Ale kurde, ten tajni w tym Oxide mobilu, Jezus Maria, jak on wygląda. Oh man, co to ma być? Oh my god, tak, 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 oczywiście tam, no jo. Mhm. Dawajcie mi tego pana, ja chcę zagrać już. Weźcie mnie, nie trzymajcie tak. Chcę zagrać w tę gierę, bo kurde ta gra mnie zaskakuje z dnia na dzień. Kurde, Binox i Activision, co wy odwalacie w ogóle? Czy wy chory na wory jesteście? Co wy odwalacie najlepszego? Ja wiedziałem, że CTR będzie kurde bombą, ale nie sądziłem, że aż taką bombą. Ja nie sądziłem, że on będzie kurde pieprzonym ładunkiem wybuchowym. Serio. Graficznie te poziomy naprawdę, ja nie wiem co mam aż powiedzieć, serio. Ja nie wiem, nie chcę się na siłę do niczego przyczepiać, ale nie wiem po prostu do czego ja mam się przyczepić tutaj, bo to po prostu wszystko tak wygląda dobrze, że przyczepianie się na siłę w moim wypadku byłoby hipokryzją, co nie? Zresztą ogólnie uważam, że ten poziom jest bardzo urozmaicony, chociażby przez te dekoracje z Cortexem, które tutaj występują. I
Chociażby właśnie te kraty, gdzie są naukowcy Cortexa. Ja pierniczę. Co oni najlepszego odwalili? Co oni najlepszego odwalili? Teraz ten poziom przynajmniej pusty nie będzie, bo on kurde jest w jakiś sposób tutaj... Nawet nie w jakiś sposób, on po prostu jest w ogóle ten... Uzupełniony. Ja mam taką teraz rozkminę, moi drodzy. Póki w sumie leci gameplay, bo nie wiem, co tu mogę jeszcze powiedzieć odnośnie tego, poza tym, że to wszystko pięknie wygląda. Oj, ten gargulec tutaj widziałem. Jak myślicie, bo teraz skupmy się na hub worldach, bo one nie są jeszcze pokazane. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, hub to jest ten świat, gdzie są te portale i wjeżdżasz do poziomu konkretnego, no nie? Zastanawia mnie jedna rzecz. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jeżeli jesteście obeznani z CTR-em i graliście w oryginalnego CTR-a. Bo jak wiecie, były światy i były tam portale, które były oznaczone pewnymi poziomami i tam były takie pucharki razy ileś tam, żeby odblokować puchar, żeby dostać się do danego bossa. Jestem ciekaw, jak będzie to się prezentowało w Nitro Fueldzie, bo tego jeszcze nam nie pokazali i prawdopodobnie pokażą nam to dopiero w czerwcu, albo sami sobie już w to zagramy i będziemy wiedzieli. Ale jestem ciekaw, czy do Adventure Mode oni dodadzą te poziomy z Nitro Karta, czy one będą takie typowo pod single player? Bo jestem ciekaw, czy oni zrobią taką mieszankę, że po prostu poziomy z Nitro Karta te tematycznie, przykładowo poziom plażowy, czyli tam, nie wiem, Crash, nie, przepraszam, Inferno Island, to nie wiem, poleci do pierwszego świata, czyli Air Sanity Beach, albo na przykład, nie wiem, do Glacier Park poleci ten poziom zimowy, te dwa w zasadzie poziomy zimowe, czy jak to mniej więcej będzie wyglądać, napiszcie w komentarzach swoją sugestię. No i oboje przegrali, sfrajerzyli, siódme i ósme miejsce, powiem wam, fuj. Nie postaraliście się, panowie, wcale. Coco Park. What's up, guys? Canadian Gaia here, and I am back with a full gameplay level of Coco Park. This was taken from the Activision live stream over on Twitch, so be sure to go check that out. So this is between two people, so it's a split screen, and there's going to be a whole bunch of tracks being uploaded today showing everything off. So I just wanted to clip it and show you guys so you guys can see what Coco Park looks like by itself in its whole entirety. Anyway, let's get right into the video. O, czyli tutaj się przyznali, że streamują, kurde, na Twitchu. Mongoły jedne. Ale Coco Park... kurde! Czy to wygląda jak Disneyland? Serio? Taki baśniowy, kurde, poziom. A ten koleś nie ogarnął tutaj. O, nie ogarnął, że kurde ma grać, nie? XD. Miazga, dosłownie miazga. Co oni tam zrobili? Czy tam woda spływała? Czy ja dobrze w ogóle zauważyłem? Pomnik Coco i tęcza? Jezus Maria, jak oni uzupełnili tę lukę. Przecież w Team Racing oryginalnym, jak se zagracie na PS1, to widzicie tutaj pełną lukę. Dosłownie wszędzie luki są w tych poziomach, że po prostu można było coś tam dodać. Oni to teraz uzupełnili. Jak kozacko. Dosłownie mi mordę w tym momencie zamknęło Activision z Binoxem. Dosłownie mi mordę zamknęli. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Co oni odwalają z tą grą? Przecież ta gra po prostu zniszczy Team Sonic Racing. Dlaczego mówię o Team Sonic Racing? Bo dokładnie za... czekajcie, to będzie za 4 dni wychodzi Team Sonic Racing. Bo ja to nagrywam świeżo po tym, jak Canadian Guy udostępnił to. Przecież Team Sonic Racing będzie, kurde, leżało i będzie batożone jeszcze dodatkowo. Będzie biczowane. Serio. Chcę dać szansę oczywiście Team Sonic Racing, bo uważam, że skoro... Te dwie gry mają ze sobą rywalizować, bo jedna wyjdzie wcześniej, bo będzie już za 4 dni, a druga będzie miesiąc później, czyli w tym wypadku CTR. No to jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. No, Clicker, widzę, wygrał. Ten zajmie ostatnie miejsce, ja pierniczę, ale schrzanił.
Matko boska, jeszcze Crashem schranił. Masakra. Masakra. What's up, guys? Canadian Gaia here, and back with another video. Now, this one's a little bit different. This one is from the streams from yesterday, but I had missed it. This was streamed over on YouTube, over on the channel Retro Replay. So make sure to go check those guys out. But we got some split-screen footage that I was able to get into one person's point of view for Inferno Island from Crash Nitro Kart. Let's check it out. No to lecimy z Inferno Island. O, tutaj we czwórkę już będą grali. A nie, jedynkę grają. Nie, bo nie ma osobnych tutaj ekranów. A bo to jest źle zmontowane. Dara, nieważne. Wow, look at that. Already in eighth where he loves to be. Just can't get out of the back spot. Likes to watch the action in front of him, apparently. Puts up the invisibility shield. Oh, no, the invincibility. Invincibility, what? The invincibility shield. Dude, this is a tight race, y'all. Co tam jest u góry? Kogo oni tam uwięzili? Prawdopodobnie jednego z tych, korteksowych tych. Asystentów. Bo tam widzę księżyc Velo. No to wiedziałem przecież, że to jest Inferno Island, tak jak o tym nagraniu, w sensie tym, wiecie, szybkim gifie. Znaczy, nie gifie, Jezus Maria. Tym, wiecie, tym takim szybkim wideo, co były te dźwięki. Wiecie, o co chodzi, na widok na tą wyspę, o. To wiedziałem, że to jest Inferno Island, ja to czułem, że to jest Inferno Island, ale tym razem w nocy. Bo Inferno Island w CNK, w sensie w Nitro Karcie, to było za dnia. Tutaj zrobili nocny Inferno Island, co jest w sumie fajne. Ale podejrzewam, że jeżeli oni zrobią tak, jak już wspominałem wcześniej, z tymi hubworldami, w sensie z tymi światami, i dodadzą te poziomy z Nitro Karta do CTR-a, bo jak widzieliście, tam na mecie jest CTR, to prawdopodobnie ten poziom poleci do pierwszego świata, czyli do Insanity Beach. Jeśli faktycznie według moich takich teorii, moich przypuszczeń, zrobią, ale jeżeli nie zrobią, no to trudno się mówi, to wtedy prawdopodobnie poziomy z Nitro Karta będą w single race, w sensie w arcade mode. Chociaż wolałbym, żeby zrobili to w Adventure, bo jednak po coś dodają te poziomy. Wydaje mi się, że one do Adventure również polecą. Wątpię w to, żeby oni tylko pod arcade i robili pod te battle, wiecie, versus albo ten przez neta, jak się będzie można zagrać w co-op. No tutaj ciekawe, czy użyje. No, użył. Niesamowite. Co, już koniec? Nie, w sumie ten poziom mi się podoba bardzo. Znaczy, nie zrobił dla mnie takiego mega wow efektu, bo poziom prezentuje się, powiedzmy, że podobnie do tego z Nitro Karta, tylko że lekko z ulepszoną grafiką, rzecz jasna. No i powiem szczerze, Inferno Island ładnie bardzo wygląda. Uważam, że nawet lepiej niż oryginał. Nawet lepiej. Jestem ciekaw, co jeszcze mnie tutaj zaskoczy w materiałach Canadian Gaia. I nie tylko. Zobaczymy. Jestem tego cholernie ciekaw.